Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Kujawsko-Pomorska E-Szkoła. Zapraszamy po przerwie. Rozpoczynamy lekcję historii. Bardzo proszę. Dzień dobry, drodzy uczniowie. Jeszcze raz dla przypomnienia. Nazywam się Szymon Wiśniewski i poprowadzę dzisiaj lekcję na temat II Rzeczpospolitej, czyli Polski z lat 1918-1939. A naszym bohaterem będzie Eugeniusz Kwiatkowski. Będziemy mówić o budowie Gdyni i o różnych pomysłach, które Polacy zrealizowali w okresie międzywojennym. Będzie to lekcja może nie o histerii, ale o historii, więc zapraszam, zaczynajmy. Tradycyjnie na samym początku podstawa programowa. Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, którzy nas oglądacie. Przede wszystkim naszym celem lekcji jest to, abyście wy, drodzy uczniowie, dowiedzieli się, kim był Eugeniusz Kwiatkowski i co takiego wielkiego zrobił właśnie dla historii Polski, przede wszystkim dla historii Pomorza, dla historii Gdyni, ale również dla wielu miejsc w Polsce. Nasza lekcja będzie składała się z trzech części. W pierwszej przypomnimy informacje dotyczące Józefa Piłsudskiego i jego drogi do niepodległości, jego poczynań związanych właśnie z odzyskaniem niepodległości. W drugiej części lekcji przypomnimy informacje dotyczące wojny polsko-rosyjskiej z 1919-1921 roku. A w trzeciej części lekcji właśnie skupimy się na Eugeniuszu Kwiatkowskim. To jest nasz dzisiejszy główny bohater oraz budowie Gdyni i powstaniu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Bohaterem naszej poprzedniej lekcji był Józef Piłsudski. Tak jak widzicie na slajdzie za moimi plecami. Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku w Zułowie niedaleko Wilna. Przepraszam, momencik. Widzicie tutaj normalnie złośliwości rzeczy martwych zaatakował nas telefon, więc już wyłączamy, wracamy do lekcji. Widzicie, nawet i na takiej normalnej lekcji też może się zdarzyć, że telefon zadzwoni, jak nie został ściszony. Moja wina, przepraszam Was bardzo. Natomiast wracamy już do naszej elekcji, kujawsko-pomorskiej elekcji. Naszym bohaterem był w poprzednim spotkaniu Józef Piłsudski. Był to człowiek, który dał Polsce niepodległość, uważany za ojca niepodległości Polski. Urodził się niedaleko Wilna w 1887 roku i praktycznie już od najmłodszych lat był wychowywany w duchu patriotyzmu. I właśnie to wychowanie plus jego działalność konspiracyjna przeciwko Rosji carskiej spowodowały, że Piłsudski zaangażował się właśnie w proces odzyskiwania niepodległości. Józef Piłsudski skorzystał z nadarzającej się okazji w czasie I wojny światowej i stworzył polskie wojsko u boku armii austro-węgierskiej, u boku Austriaków i u boku Niemców. Legiony Polskie była to formacja składająca się z trzech brygad. Była to formacja, do której należeli różni Polacy. Należeli studenci, należeli artyści, należeli chłopi, należeli harcerze, czyli skauci, strzelcy. Była to formacja, która stała się kuźnią kadr, kuźnią polityków, kuźnią społeczników, kuźnią wielu właśnie patriotów, którzy działali w okresie międzywojennym i budowali II Rzeczpospolitą. Przełomowym momentem w drodze Polski do niepodległości był 11 listopada 1918 roku. Wówczas Polska odzyskała niepodległość. Natomiast 11 listopada nie jest to dzień, gdzie wcześniej Polski nie było 10, a 11 już nagle cała powstała. Jest to data umowna, ale uznana przez Polaków za święto niepodległości z dwóch względów. Po pierwsze, 11 listopada kończy się I wojna światowa. Dla wielu państw w Europie i na świecie ta data jest uznawana za koniec I wojny światowej. Tak samo dla nas.
Dla nas, dla Polaków, 11 listopada to również dzień, kiedy Piłsudski rozpoczyna tworzyć Wojsko Polskie, rozpoczyna tworzyć polską armię i jest to również dla nas właśnie dzień niepodległości. Po co Piłsudskiemu było potrzebne wojsko? Dlaczego właśnie to wojsko dla Piłsudskiego miało ogromną rolę, ogromne znaczenie? Otóż Piłsudski wiedział, że prędzej czy później przyjdzie nam o tą niepodległość walczyć. Uważał, że naszym głównym wrogiem, którego należy w pierwszej kolejności pokonać, jest Rosja. Drugim wrogiem są Niemcy. I to właśnie z tymi dwoma przeciwnikami w okresie międzywojennym Polska rywalizowała. Przepraszam chwilkę. W okresie międzywojennym nasz kraj toczył wojnę o niepodległość. W ogóle te pierwsze lata, gdy Polska powstała, to był czas właśnie kształtowania się granic. I chciałbym, żebyśmy skupili się właśnie na mapie pokazującej właśnie Drugą Rzeczpospolitą. Ja tutaj skorzystam ze wskaźnika już naszego słynnego właśnie wskaźnika historycznego. Drodzy uczniowie, tak jak widzicie, mapa pokazuje Polskę w okresie międzywojennym. Są na niej różne kolory, różne strzałki. Kolor czerwony, strzałki czerwone oznaczają właśnie polskich żołnierzy. Kolor pomarańczowy i zielony. Kolor zielony dokładniej oznacza właśnie wojsko rosyjskie. I w 1920 roku Rosjanie docierają w swojej agresji, docierają aż do linii Wisły, docierają do Warszawy. I tutaj dochodzi do decydującego starcia, do bitwy, która tak naprawdę ratuje Polsce niepodległość. 15 sierpnia 1920 roku Polacy zatrzymują nawałę rosyjskich żołnierzy, bronią się właśnie pod Warszawą i w tym samym czasie Józef Piłsudski prowadzi polskich żołnierzy w ofensywie znad rzeki Wieprz, czyli okolice właśnie Dęblina. Józef Piłsudski rozpoczyna właśnie kontrofensywę, która ratuje niepodległość, która ratuje Polskę i w ten sposób wygrywamy wojnę o niepodległość, wygrywamy wojnę polsko-rosyjską. Druga Rzeczpospolita, tak jak widzicie, był to kraj, który miał całkowicie inne granice jak dzisiejsza Polska. Dzisiejsza Polska, możemy powiedzieć, że przypomina pewien kwadrat. Natomiast Druga Rzeczpospolita całkowicie miała inne właśnie kształty. I teraz skupmy się chwilkę na tej Drugiej Rzeczpospolitej. Tutaj udało mi się znaleźć dla Was kolejną mapę pokazującą nasz kraj w okresie międzywojennym. No i może kilka słów na temat właśnie Polski z tych lat. Otóż Polska w latach 1918-1939 na zachodzie graniczyła z Niemcami, na wschodzie graniczyliśmy z Rosją, na południu graniczyliśmy z Czechosłowacją oraz z Rumunią, później częściowo także z Węgrami. Na północy również graniczyliśmy z Niemcami, Litwą oraz Łotwą. Teren dzisiejszej Polski, tak jak wspomniałem, jest całkowicie inny. Ta Polska z okresu międzywojennego obejmowała swoim obszarem m.in. fragment dzisiejszej Litwy, czyli okolice Wilna. Obejmowaliśmy również fragment dzisiejszej Białorusi, czyli na przykład Grodno. Oraz obejmowaliśmy teren dzisiejszej Ukrainy, takie miasta jak dzisiaj Lwów. Wówczas Lwów był miastem niemal stuprocentowo polski. Polska w okresie międzywojennym był to kraj, który borykał się z wieloma problemami. To nie było tak, że nagle powstaliśmy i mamy nagle wszystko. Polacy odzyskali niepodległość po 123 latach rozbiorów, jak dobrze pamiętacie, jak dobrze wiecie. Polska powstała z trzech części. Powstała z zaboru austriackiego, powstała z zaboru niemieckiego i powstała z zaboru rosyjskiego. Mieliśmy trzy różne waluty. Mieliśmy carskie ruble, mieliśmy niemieckie korony, marki, mieliśmy różne rodzaje wojsk. Polacy służyli wcześniej w wojsku rosyjskim, służyli w wojsku austro-węgierskim, służyli w wojsku niemieckim, służyli w błękitnej armii generała Hallera we Francji, czy również mieliśmy legionistów, więc możemy powiedzieć, że nasze wojsko powstało z pięciu części. Tak więc problemów było co niemiara. Dodatkowo Polska miała bardzo mały dostęp do morza. Tak jak zwrócicie uwagę właśnie na tej mapie, za chwilkę sobie powiększymy ją,
Polska bardzo miała malutki kawałeczek morza. Nie mieliśmy Gdańska, który został wolnym miastem. Nie był to port ani nasz, ani niemiecki. Było to osobne państwo, możemy tak powiedzieć, wolne miasto Gdańsk. Polacy nie mieli żadnej większej miejscowości, która mogłaby być portem. Dlaczego ten port był taki ważny? Za chwilkę będziemy o tym też rozmawiać. No i właśnie Pomorze, o którym przed chwilą sobie powiedzieliśmy, Pomorze Gdańskie, które Polska otrzymała, określane również czasami jako korytarz pomorski, był to obszar, tak jak widzicie tutaj na właśnie na tym slajdzie, na tej mapie, był to obszar, który składał się z wielu powiatów, między innymi z Torunia, z Grudziądza, z Wąbrzeźna, z Brodnicy, z Chełmna, Świecia, ale również z Sępólna, z Chojnic, Tucholi, Kościerzyny czy Kartuz oraz Wejherowa i Helu. Polska miała, tak jak widzicie na tej mapie, to już skorzystam znowu z miecza, tylko taki malutki kawałeczek dostępu do morza. Ten obszar, było to wolne miasto Gdańsk, które do nas nie należało. Natomiast my mieliśmy właśnie ten kawałeczek. Pomorze było bardzo ważnym elementem polskiego państwa, ponieważ było to tak zwane nasze okno na świat. Polacy uważali, że mając dostęp do morza, będą w stanie prowadzić gospodarkę, będziemy w stanie sprzedawać nasze produkty, różne produkty, a z powrotem będziemy w stanie przez dostęp do morza ściągać różnego rodzaju towary z zagranicy. Po lewej stronie slajdu widzimy obraz pokazujący zaślubiny Polski z morzem. Na scenie, na głównej scenie tego obrazu, możemy tak powiedzieć, na środku znajduje się Józef Haller, generał Józef Haller, czyli dowódca Błękitnej Armii. Armii, która w 1920 roku, maszerując z południa Polski, właśnie dociera na Pomorze i przyłącza poszczególne miejscowości, poszczególne powiaty do Polski. Widzicie, znowu się ktoś do mnie dobija. Chyba ktoś mi robi na złość. Przepraszam Was bardzo, ale widzicie, tak to czasami bywa. Przepraszam. Dostęp Polski do morza został właśnie przypieczętowany zaślubinami generała Hallera w 1920 roku. I tutaj znowu nawiązanie do historii naszego regionu. W styczniu i w lutym, jak pamiętacie, obchodziliśmy właśnie stulecie tych wydarzeń. W styczniu i lutym w różnych miejscowościach naszego dzisiejszego województwa oraz województwa pomorskiego obchodziliśmy właśnie rocznicę przyłączenia Pomorza do Polski. Więc ten rok 2020 rozpoczął się właśnie rocznicami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a w sierpniu będziemy również obchodzić kolejną rocznicę, czyli rocznicę stulecia Bitwy Warszawskiej, o której mówiliśmy na początku właśnie lekcji. Znowu województwo pomorskie, udało mi się znaleźć właśnie taką mapę pokazującą obszar właśnie województwa pomorskiego. Było to województwo, które właśnie zajmowało taki nietypowy kształt, zwany często korytarzem pomorskim. No i bohater naszej lekcji, Eugeniusz Kwiatkowski, urodzony 1888, zmarł w 1974 roku. Co ciekawe, właśnie żołnierz Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Tych legionów, o których mówiliśmy na początku, czyli tak jak zauważcie, tak jak wspominałem, że formacje legionowe były kuźnią kadr, były taką formacją, z której wywodzili się późniejsi właśnie politycy, późniejsi społecznicy, ludzie, którzy budowali II Rzeczpospolitą. Eugeniusz Kwiatkowski pełnił wiele funkcji. Przede wszystkim był ministrem skarbu, przemysłu oraz handlu. Był to człowiek, który zbudował Gdynię. Gdynię oraz Centralny Okręg Przemysłowy, czyli taki obszar, gdzie powstało bardzo wiele fabryk. No i właśnie Gdynia, czyli też bohaterka naszej lekcji ze względu na miasto, bo dzisiaj będziemy też mówić troszeczkę o Gdyni. Po prawej stronie widzicie herb Gdyni, natomiast po lewej stronie u góry widzimy fotografię z początku lat 20. ukazującą właśnie Gdynię. Zobaczcie. To jest wieś, gdzie mamy tylko tak naprawdę kilka domów. Możemy przysłowiowo policzyć te domy na palcach jednej ręki. Policzmy na szybko. Jeden budynek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. 10 budynków na tej fotografii. Jest to zdjęcie pokazujące Gdynię właśnie przed budową
portu. No i zdjęcie na dole, pokazujące Gdynię, pokazujące port morski, z którego wypływały statki. Widzimy tutaj statek Piłsudski, widzimy port morski, gdzie dochodziło do odpraw celnych, gdzie Polacy lub osoby z zagranicy właśnie mogły albo wyjechać, albo przyjechać do Polski. Gdynia, słuchajcie, jako port rozpoczęto budowę tego przedsięwzięcia już w 1921 roku. Po 5 latach liczba mieszkańców Gdyni bardzo mocno się zwiększyła i Gdynia z małej miejscowości stała się miastem. To jest rok 1926. Eugeniusz Kwiatkowski, nasz bohater, widzicie na kolejnych fotografiach w trakcie właśnie wizytacji, na zdjęciu z lewej strony, w trakcie wizytacji budowy portu w Gdyni. To jest ten pan w takim śmiesznym właśnie kapeluszu, a po prawej stronie widzimy Eugeniusza Kwiatkowskiego po tej stronie oraz Józefa Piłsudskiego również w trakcie wizyty w Gdyni. Gdynia była naszym oknem na świat. Bardzo potrzebowaliśmy tego portu, ponieważ Polacy mieli kilka towarów, które chcieli sprzedawać całemu światu. Sprzedaż tych towarów była utrudniona. Nie mogliśmy tych towarów przewozić przez Niemcy, ponieważ Niemcy nam zabronili korzystania ze swojego terytorium w celu przewozu towarów. Było to bardzo utrudnione. Jeśli chodzi o Gdańsk, też mieliśmy problemy, więc Polacy stwierdzili, dobra, wybudujemy swój własny port. I z tego portu będziemy właśnie wywozić, będziemy sprzedawać za granicę dwa towary. Po pierwsze węgiel, po drugie żywność. Tak? W celu właśnie sprzedaży węgla Polacy wybudowali Gdynię oraz wybudowali centralną magistralę węglową, czyli taką linię kolejową, która szła przez całą Polskę od Katowic aż praktycznie przez całą Polskę aż do Gdyni i tylko i wyłącznie służyła do przewozu właśnie węgla. Kolejną inwestycją, kolejnym sukcesem gospodarczym Eugeniusza Kwiatkowskiego była budowa tak zwanego centralnego okręgu przemysłowego. Teraz spójrzmy na mapę właśnie, gdzie powstał ten centralny okręg przemysłowy. Jest to teren dzisiejszej Polski południowo-wschodniej, wówczas teren Polski środkowo-południowej, możemy tak powiedzieć, takie miejscowości jak Rzeszów, takie miejscowości jak Stalowa Wola, okolice Sandomierza, Dęblina. Były to miejsca, gdzie powstało właśnie wiele fabryk produkujących różnego rodzaju towary. Produkowano tam przede wszystkim uzbrojenie dla wojska, produkowano tam elementy samolotów, produkowano pojazdy, produkowano elementy żelazowe, Stalowa Wola na przykład. Produkowano właśnie nowoczesne towary, które były wykorzystywane w Polsce, ale również sprzedawaliśmy te towary na zewnątrz. Dlaczego powstał centralny okręg przemysłowy właśnie w tym miejscu, a nie na przykład na Śląsku? Tak, Śląsk jako miejsce, gdzie również znajdowało się wiele fabryk, wiele hut, wiele różnych zakładów, znajdował się według Polaków, według planów, znajdował się bardzo blisko granicy. I Polacy obawiali się, że w przypadku wojny z Niemcami, Niemcy właśnie ten Śląsk z zachodu zajmą. No i stracimy fabryki, więc warto było wybudować nowe fabryki w oddaleniu od granicy, aby były bezpieczne, aby nie mogli zająć tych fabryk Niemcy, a ze wschodu również, żeby nie można było, żeby Rosjanie również tych terenów nie mogli zająć w przypadku wojny. Więc centralny okręg przemysłowy był to obszar, gdzie powstało wiele fabryk i to też z inicjatywy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tutaj na slajdach znowu widzimy Eugeniusza Kwiatkowskiego w charakterystycznym nakryciu głowy. Widzicie, to jest taki cylinder, możemy powiedzieć, taka właśnie czapka charakterystyczna. Eugeniusz Kwiatkowski tutaj właśnie wizytuje budowę fabryk w centralnym okręgu przemysłowym. No i jak dzisiaj wyglądają te miejsca? Dzisiaj Gdynia, widzicie na fotografii, znalazłem te zdjęcie właśnie na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Gdynia.pl. Pokazuje właśnie Gdynię jako nowoczesne miejsce, jako port, jako element tak zwanego Trójmiasta, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynia. To są właśnie trzy miasta, które tworzą tak zwane Trójmiasto, Gdańsk
i Gdynia, miasta portowe, miasta z fabrykami, miasta z różnego rodzaju zakładami pracy, Sopot jako taki kurort, miejsce do odpoczynku. Dzisiaj Gdynia wygląda w taki sposób. Zobaczcie, nowoczesne miasto, drapacz chmur, nowe budynki, bardzo ładne miejsce do tego, aby właśnie zobaczyć, poczuć tą historię okresu międzywojennego. Wiele budynków właśnie powstało w okresie międzywojennym i w ten sposób właśnie Gdynia została rozbudowywana i stała się miastem, a na początku była wsią, gdzie było tylko kilka budynków. Przed chwilą liczyliśmy sobie na palcach właśnie, ile tych budynków było, zanim powstała Gdynia jako nowoczesny port. Co ciekawe jest jeszcze w Gdyni, co warto zobaczyć, jak będziecie. Oczywiście Gdynia to miasto portowe, więc nie może tam zabraknąć statków, nie może tam zabraknąć okrętów. I statkiem, który warto zobaczyć, statek muzeum, to jest Dar Pomorza. Jest to statek, który był miejscem nauki żeglowania dla wielu młodych polskich żeglarzy. Został ufundowany przez mieszkańców Pomorza, którzy zorganizowali zbiórkę i zakupili właśnie za zebrane pieniądze ten statek dla przyszłych adeptów właśnie szkoły morskiej. Dar Pomorza znajduje się do dzisiaj, cumuje właśnie przy skwerze Kościuszki, czyli przy takim miejscu, gdzie właśnie znajdują się statki. No i drugi, nie statek, tylko okręt, czyli statek wojenny. Taka różnica. Okręt to jest statek wojenny, a statek to jest po prostu cywilny. Okręt wojenny, czyli okręt Rzeczpospolitej Polskiej, Błyskawica. Okręt z czasów II wojny światowej, który właśnie przyczynił się do sukcesów polskich na frontach, dokładnie na oceanach i morzach w czasie II wojny światowej. Również dzisiaj okręt muzeum, także można go zobaczyć, można go zwiedzić. Podsumowując dzisiejszą lekcję, drodzy uczniowie, naszym bohaterem był Eugeniusz Kwiatkowski. Polityk, żołnierz Legionów Polski, minister przemysłu, handlu, skarbu, człowiek odpowiedzialny za budowę portu w Gdyni. Człowiek, który rozbudował centralny okręg przemysłowy, czyli stworzył podwaliny polskiej gospodarki w okresie międzywojennym. Człowiek, który był odpowiedzialny za to, że staliśmy się państwem nowoczesnym, państwem z silną gospodarką właśnie w okresie międzywojennym. Dzięki niemu Gdynia z miejscowości, z małej wioski stała się nowoczesnym portem i jest nowoczesnym miastem do dzisiaj. Dziękuję i czekam na pytania. Zaglądam, nie widzę pytań. O kurczę. Podejrzewam, że to piątek tak wpływa na nas, że raczej już ten udział ograniczamy do minimum, no bo żyjemy wszyscy weekendem. Tak jest. Wytrzymamy do końca. Panie Szymonie, co będzie na następnej lekcji? Na następnej lekcji dla klasy piątej będziemy rozmawiali o Kazimierzu Wielkim, więc już teraz zapraszam. Ja się oczywiście przebiorę w strój z epoki, więc zapraszam, żebyście za chwilkę zajrzeli. Jeszcze raz Was bardzo przepraszam za ten nieszczęsny telefon, który dwa razy zadzwonił. No ale widzicie, mój błąd, nie wyciszyłem dźwięku, myślałem, że jest wyciszony, a tutaj się koledzy do mnie dobijają, więc jeszcze raz Was bardzo przepraszam za to wszystko. Nie tylko u Pana się zdarzyła wpadka, ja również powiedziałem historia, histeria, także podejrzewam, że podczas następnej lekcji historio, histerii będzie się dużo działo. Serdecznie Was zachęcamy do oglądania kolejnej lekcji historii. Tymczasem za momencik wracamy. Zapraszamy.